Zespół szkół numer 2 w Lubinie nie chce, aby do ich szkoły włączone zostało trzecie LO. Takie plany ma starostwo powiatowe, które od stycznia bieżącego roku ponownie zarządza szkołami średnimi w mieście. Każda ze stron ma swoje racje. Czy uda się zatem znaleźć kompromis satysfakcjonujący obie strony? Pomysłowi przyłączenia do zespołu szkół przy Szpakowej są przeciwni nauczyciele, rodzice i sami uczniowie. Zostaliśmy zaskoczeni takimi informacjami, mówi dyrektor szkoły. Przeprowadzać rozmowy, konsultacje i nie zaskakiwać nas. Niestety zastosowano ten sam manewr, podobnie jak z przeniesieniem szkół pod nowy organ prowadzący od 1 stycznia. Alarmowałem, wskazywałem, że to wygeneruje olbrzymie problemy. Natomiast sam pomysł włączenia trzeciego LO w struktury zespołu szkół numer 2 jest absolutnie oderwany od realiów. Na sesjach rady o tym, że będziemy robili reorganizację szkół, mówimy już chyba od 2 miesięcy. To jest po pierwsze. Po drugie, o czym rozmawiać z nauczycielami, nie wiem, z kim jeszcze, z rodzicami, z dziećmi. Skoro jeszcze nie została przyjęta sieć szkół, ona zostanie przyjęta dopiero na najbliższej sesji. Obawy mają również rodzice i uczniowie. Będziemy próbować walki jakoś inaczej, no bo tu chodzi o naszą naukę naszych dzieci, no nie przede wszystkim, no i o bezpieczeństwo powrotu do domu, bo w okresie jesienno-zimowym niestety jest już o godzinie 16-17 ciemno i dzieci, które będą na przykład pierwsza, druga klasa, są niepełnoletnie, więc dzieci niepełnoletnie będą wracać o godzinie 20, gdy już jest ciemno, do domu. Będzie nas dużo więcej i liczba uczniów po prostu przewyższy liczbę klas lekcyjnych i przez to prawdopodobnie zostaną wprowadzone zmiany. A jako że do naszej szkoły uczęszczają osoby dojeżdżające, które nie mogą sobie pozwolić na późniejszy powrót, to będzie dużym problemem. Starosta lubiński uspokaja i wyjaśnia przyczynę takich planów. Wszelkie obawy o to, że będzie za dużo dzieci w szkołach, że będą zwolnienia, że będzie praca na dwie zmiany, są nieuzasadnione. Bo proszę Państwa, my robimy to po to, żeby ratować nauczycieli przed zwolnieniami. My robimy po to, żeby szukać środków finansowych na utrzymanie tej oświaty. Kolejną zmianą w lubińskiej oświacie ma być połączenie szkoły policjalnej, służb społecznych i medycznych z drugim liceum ogólnokształcącym i powstanie tym samym zespołu szkół numer 3. Dziś delegacja zespołu szkół numer 2 wspólnie z przedstawicielami drugiego ogólniaka pojechała do Wrocławia na spotkanie z wojewodą dolnośląskim i kuratorem oświaty.